Pierwszy na Pomorzu i jeden z pierwszych w Polsce. Do Gdańska zawitał plug-in, nowy model Toyoty Prius. Jest to model hybrydowy z możliwością doładowywania baterii z sieci miejskiej. Istnieje możliwość naładowania baterii z domowego gniazdka, bez żadnych dodatkowych przeróbek, abyśmy mogli przejechać do 25 km w mieście z prędkością do 85 km. Na targach motoryzacyjnych w Gdańsku nowy Prius odsłoni nam rąbka tajemnicy z najbliższej przyszłości. Niebawem pojawią się w Polsce specjalne stacje do ładowania tego typu samochodów w mieście. Są w większości miast Europy Zachodniej już coraz bardziej popularne, w naszym kraju jeszcze są tylko w niektórych miejscach. Istnieje możliwość szybszego doładowania tej baterii w czasie jazdy po aglomeracjach miejskich. Żeby takie stacje ładowania stały się popularne, tak jak dzisiaj telefony komórkowe, niezbędny będzie duży skok technologiczny. Ale technologia idzie bardzo szybko do przodu i kto wie, jakie nowinki czekają na nas tuż za rogiem. Polecamy również zobaczyć Lexus GS450H i Seria F Sport w akcji oraz Renault Scenic. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.